taka sportowa złość przede wszystkim emanowała z facjat tych chłopców, ponieważ wydawało nam się, szczególnie w końcówce meczu, w ostatnich 10 minutach plus doliczonym czasie gry, że jednak mogliśmy ograć Wisłę Płock i zapewnić sobie no, większą szansę na to, żeby już nie z takimi nerwami podchodzić do tej ostatniej kolejki, więc dużo takiej sportowej złości i ona tak naprawdę do dzisiejszego dnia nam towarzyszy, bo w dalszym ciągu będę upierał się przy stwierdzeniu, że w tym dniu, pomimo tego, że nie zagraliśmy jakoś rewelacyjnego meczu, Wisła Płock nie na wiele nam pozwoliła w tym dniu, to jednak uważam, że byliśmy z przekroju całego spotkania zespołem lepszym i o tę jedną bramkę mogliśmy się pokusić więcej niż rywal. Tak. Potencjał zespołu oceniam na to, co już mogę po tych meczach rozegranych powiedzieć, między tak 8. a 12. miejscem. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy teoretycznie gralibyśmy pełnym składem, można nawet pokusić się o to, że gdzieś tam w okolicach 1-8 moglibyśmy się usadowić. To jest moja ocena taka z perspektywy tych 15 rozegranych meczów w tej rundzie. Natomiast no, nie ma takiej drużyny, która gra zawsze optymalnym zestawieniem. Trzeba mieć mocne rezerwy, trzeba mieć dobrych dublerów, trzeba mieć zawodników, którzy nacierają tych, którzy grają w pierwszym składzie. No i tyle. I wydaje mi się, że to 10 miejsce w rundzie wiosennej jakby oddaje siłę naszej drużyny. Natomiast no, wiedzieliśmy też, że i to liga weryfikuje co w każdym sezonie, że zawsze runda wiosenna w Ekstraklasie jest dużo trudniejsza. Bardzo dużo jest niespodzianek w rundzie jesiennej. Zespoły czasami kalkulują, szarżują, różne mecze rozgrywają, dają trenerzy pograć innym troszeczkę zawodnikom. Natomiast no niestety wiosna już jest taka, że gra się o określone apanaże, bo przecież nikt nie gra, wiadomo, w Ekstraklasie za darmo. Także jeżeli chodzi o miejsca, są profity z Kanał Plus, więc inne pieniążki się otrzymuje za 6. miejsca, a inne za 8. Taka jest prawda, więc tutaj już nie ma żartów. I wiedzieliśmy, że czeka nas niezmiernie trudne zadanie, ale tak, żeby w pełni oddać jakby odczucia co do dyspozycji zawodników i w miarę wiarygodnie ich ocenić, to jednak, żeby ta ocena była pełna, no to jeszcze chciałbym, żebyśmy zaczekali do meczu w Warszawie. Nie zakładam czarnego scenariusza. Bardzo proszę o następne pytanie. Powiem za siebie, że ja będę się koncentrował na tym, co się będzie działo przy Łazienkowskiej na boisku i to mnie będzie zaprzątało. Moja uwaga będzie całkowicie sfokusowana na meczu, na zadaniach swoich zawodników, na to, żeby wywieźć z Warszawy 3 punkty. A podejrzewam, znając realia, tak to wygląda co roku, że na ławce rezerwowych być może będą jakieś środki komunikacji medialnej, które no, gdzieś tam na bieżąco będą śledzić bieżące wydarzenia. No, nas tak naprawdę interesuje tylko jeden stadion, jedno boisko, mianowicie we Wrocławiu. No i ja chciałbym o wyniku, po naszym dobrym meczu, dowiedzieć się o wyniku we Wrocławiu po meczu. Natomiast podejrzewam, znając realia, że no gdzieś tam do mnie dojdzie, co tam się dzieje. Skupiamy się, proszę mi wierzyć, tylko i wyłącznie na sobie. Żeby myśleć, co we Wrocławiu się wydarzy, należy mecz na Legii wygrać. A to wiemy, że gramy z mistrzem Polski i to nie będzie łatwe zadanie. Legia gra tak, jak pozwala przeciwnik. Gdyby zrobić taką zbitkę z filmów, z akcji ofensywnych Legii, to naprawdę, proszę mi wierzyć, nie będę tutaj w jakiś sposób górnolotnie ani myślał, ani formułował myśli, ale,
ale to jest zespół, który mógłby spokojnie gdzieś tam już w pucharach nie powstydzić się tego typu akcji. Naprawdę, nawet kilka w ostatnich meczach, kiedy już Legia zapewniła sobie mistrzostwo, pokazała, że w ataku pozycyjnym jest bardzo groźna. Jeżeli rywal, a w tym momencie my, damy im troszeczkę miejsca, damy zawodnikom Legii w środkowej strefie czy na skrzydłach przestrzenie do kreowania podań, do tworzenia akcji, no to będziemy mieli duży problem. My musimy myśleć kategoriami pierwszego meczu, gdzie naprawdę oddawaliśmy pewną część boiska rywalowi, natomiast czym bliżej było naszej bramki, tym Legia tak naprawdę traciła wszelkie atuty i tych sytuacji, jakbyśmy przypomnieli sobie ten mecz w Bielsku-Białej, który Legia przegrała jako jedyny w tej rundzie, to też nas bardzo cieszy, aczkolwiek no, w kontekście tego meczu, nie wiem, czy nie powiem tego złą godzinę, oby nie, to jak będziemy myśleć tymi kategoriami, to będzie na pewno dobrze, zagramy dobry mecz. Ja bym chciał u swoich zawodników zobaczyć, a jestem przekonany, patrząc nawet na dzisiejszą grę wewnętrzną, jak to wyglądało, zespół no, totalnie zdeterminowany, żeby no, było widać, każdy kibic, który będzie przy Łazienkowskiej, bo wiemy, że już kibice wracają przynajmniej w 1/4 pojemności stadionu, żeby widział drużynę zdeterminowaną, drużynę bardziej chcącą niż przeciwnik. Aczkolwiek doskonale sobie zdajemy sprawę, z kim gramy. Wygląda bardzo, bardzo dobrze, jeżeli chodzi o zdrowie. Mamy też kontrolę nad poziomem przygotowania mentalnego, bo to jest jakby nasz fokus w tym tygodniu i nasza obserwacja zmierza ku temu, żeby wybrać optymalnie przygotowanych od strony mentalnej zawodników. Jeżeli chodzi też o przygotowanie fizyczne, jeżeli chodzi o przygotowanie taktyczne, techniczne, nie ma z tym żadnego problemu, więc jutro zadecydujemy o 20, która pojedzie w sobotę do Warszawy.